Cześć, siemaneczko, z tej strony Anton, witam na Hof Bergman. Bardzo się cieszę, że wreszcie mogę zacząć nagrywać kolejny odcinek tutaj na tej serii, ponieważ między tym odcinkiem a tym ostatnim na tej serii tutaj dużo musiałem popracować. Szkoda, wiecie co, że ten miodzik jest taki tani, no bo taka skrzyneczka to ile? 60 euro. W sumie autentycznie na ten moment to dla mnie to jest takie bardziej hobby niż tutaj zarobek. Ale ostatnimi czasy dostałem jeszcze więcej 5 uli. To teraz mam ile? 12 czy też 13? No bo jeszcze w sadzie jest 5. To więc w sumie okej. Dobra, powiedzmy, że tutaj zakończyliśmy sobie taki obchód codzienny, ale ten obchód mi coraz więcej zajmuje czasu, bo jest no prawie godzina 11, a ja tutaj dopiero powiedzmy, że zakończyłem obchód, ponieważ na tym gospodarstwie, na tej serii, na tej mapie mamy wszystkie rzeczy ważne, ale są takie małe ważne i duże ważne, przy czym tych małych ważnych jest po prostu zdecydowanie więcej. Chociażby, o, przejdźmy teraz do dużej ważnej rzeczy, ja zapomniałem włączyć tutaj produkcję siana i, no właśnie, nie ma siana, no ale za chwilę będzie. Tak więc to jest jedna rzecz. O właśnie, to jest mój nowy nabytek, ponieważ no po prostu między tymi odcinkami musiałem skosić potężną łąkę i przywiozłem to za pomocą przyczep samozbierających. Oczywiście, no błogosławieństwem jest tutaj, że tutaj pracownik na tej mapie jest wybitny, naprawdę jest świetny, bo połączenie A, D i C, P po prostu rządzi tutaj. Fakt, że trochę czasu to zajmuje i ten ciągnik bodajże to ten pracownik bodajże tą łąkę to tak ze 4 godziny tam męczył się. Oczywiście tam w dwóch takich wejściach moich na ten sejf, albo nawet w trzech. W każdym razie zrobił to. No i tak, dzisiaj będziemy jedną dużą rzecz ogarniali. Pewnie już w tytule wiecie, w tytule tego odcinka wiecie co to będzie. Natomiast tutaj trzeba dużo jeszcze rzeczy ogarnąć. Mam do wywiezienia gdzieś, nie wiem, zresztą to zaraz będziemy sprawdzali, ile tych tuczników jest. W każdym bądź razie tych tuczników mam dużo do wywiezienia. Owiec i kóz około 16 muszę wywieźć w tym miesiącu. Chyba 16. Dlaczego 16? Ponieważ w następnym miesiącu, czyli w październiku, będę miał nowych 16 kózek, ewentualnie więcej, tak więc około 20 musimy wywieźć. Bo tak to w przeciwnym przypadku zostaną sprzedane po jakichś tam śmiesznych cenach, a w ogóle, wiecie co, to niech pracownik też ogarnia. Z jednej strony przywozimy tutaj zwierzęta, a z drugiej wywozimy, tak? I tą wieprzowinę już sprzedaję, ponieważ jest jej dużo, a tak jak wcześniej mówiłem, bardziej chyba będzie mi się tutaj opłacało baraninę przetrzymywać. A to wszystko tutaj limity, no jak gdyby się liczą. I tutaj ile mam? 10 palet. 10 palet, ponieważ już te świnie zacząłem wywozić w sierpniu, bo wiedziałem, że w październiku będą się prosiły lochy, czyli potrzebuję 100 miejsc, tak? Czyli 100 świniaków do wywiezienia, 100 tuczników do wywiezienia było. Tak więc no trzeba się tutaj naprawdę skupić na tym i to wszystko ogarniać. Dlatego też wiem, że muszę w tym miesiącu też tutaj przywieźć. O, no i właśnie, tutaj jest ta górka. Jest to trochę słabo zrobione. I teraz tak, już tutaj się ze dwa razy męczyłem. Znaczy ze dwa razy, raz się męczyłem. I wiem, że jak tutaj pod kątem spróbujemy, to może mi się udać. O właśnie, nie zawiesi się. Nie zawiesi się. I lecimy tutaj, sprzedajemy do supermarketu. Duże pieniądze za to powinienem dostać, bo tutaj 10 ton wiozę. Znaczy 10 palet, czyli jedna paleta to jest 1000 litrów. No ja tak mówię, tam tony, nie tony, tak często tak to ogarniamy. O, właśnie widzicie, tutaj pracownik mi wiezie 13 świnek, a ja tutaj z drugiej strony mięsko z tych świnek wywożę. No więc fajnie, to jest dobrze, tutaj, że ten pracownik mi tutaj tak pomaga. Zwłaszcza AD. AD jest tutaj świetnie zrobione i polecam rzucać sobie tutaj kursy z AD. Zresztą zrobiłem o tym poradnik, skąd sobie pobrać te kursy i no może nie są idealnie tutaj tak zrobione, zawsze można sobie je poprawić, jeżeli komuś nie pasuje, ale to jest naprawdę bardzo duża pomoc. Bez tego pracownika to ja tutaj bym się namęczył, tylko tak, mi się wydaje, że chyba drogę minąłem jedną. Bo do supermarketu trzeba zawieźć to mięsko.
Dobra, to pojedziemy tędy. Uuu. Dobra, okej. Okay. I z powrotem wrócimy chyba już, nie wiem, czy na gospodarstwo wrócić się z tą paletą, czy mi to będzie potrzebne na gospodarstwie. Trochę się zastanawiam. Dobra, tu jest supermarket, tak więc rozładujemy. No i pieniądze też zarobimy. Dzisiaj będę brał potężny kredyt również. Szkoda, że go nie wziąłem wcześniej takiego dużego. Jeżeli chodzi o wiśnie, no to interes tam na trawie, owszem, można zrobić, tylko że ja szczerze mówiąc mam bardzo teraz dużo trawy. Mam niesamowicie dużą ilość trawy teraz, autentycznie powiem wam. Z racji tego, że pole numer 35 okazało się polem startowym na farmie wersji 1.4, a tam u mnie rosła trawa. Ile dostałem? No nie wiem, ale duże pieniądze, jakieś 20 parę tysięcy. No i właśnie to jest właśnie piękne w tej mapie, że wreszcie tutaj hodowla zwierząt się opłaca, dlatego że mamy tutaj rzeźnika i tak dalej, tak więc chodzenie przy tych zwierzętach naprawdę jest opłacalne w tym temacie. No i tak mówiłem niedawno o tych pszczołach, no przy pszczołach akurat nie jest zbyt opłacalne, ale przy na przykład świniach, no widzicie, 10 palet wywiozłem tego mięska, niezłe całkiem pieniądze i hodowlę mam tylko na gospodarstwie, to mam tylko 10 loch i non stop tutaj pracownik wywozi te świnie. Znaczy może nie non stop, bez przesady, że non stop, ale wywozi. Dobra, odciągniemy sobie tą, bo tu jeszcze trochę tego mięsa jest do sprzedawania, tak więc to sobie będę podczas dnia ewentualnie tutaj wpadał i jeszcze to odwoził, bo są inne rzeczy. Za chwilę pracownik wróci i chyba zajmiemy się chmielem, ponieważ dzisiaj akcja chmielnik. Znaczy, to będziemy musieli najpierw się trochę zadłużyć, ale w sumie to możemy poczekać jeszcze, bo jest 1 wrzesień. Z tego co pamiętam, chmiel zbierany jest we wrześniu i w październiku. Przy czym, nie wiem czy pamiętacie w poprzednim odcinku, jaka była jazda, jak kupiłem ten sad z wiśniami, a tam już połowę tego sadu mi szpaki rozebrały. Tak więc tutaj z chmielem nie będę tak ryzykował i od razu go kupię wcześniej, tak? Tak więc zobaczymy. Dobra, no i proszę bardzo. Tutaj właściwie się zastanawiam, czy to jest czasami, nie jest to jakiś błąd, a może nie, to ja chyba. Dobra, nieważne. W każdym razie mój pracownik nie rozładowuje tutaj zwierzaków, tylko podjeżdża sobie i stoi tutaj i czeka. Ale w sumie to może i dobrze, że tutaj czeka. Bo może tutaj w poprzedniej wersji było po prostu rozładowywanie? Może. W każdym razie on tutaj czeka. Dobra, a może to ja po prostu coś tutaj źle ustawiłem tego. Powiedziałem, złe namiary dla pracownika wysłałem. W każdym razie on ma cały czas te same namiary i to za każdym razem źle. Ale to dobrze, bo jak mi wyskoczy ten moni, to ja sobie wtedy tutaj przyjdę. Wrzucę zawsze ten palety z mięskiem na tą przyczepkę, no i sprzedamy i będzie gicio. Dobra, jak widzicie tutaj 13 tuczników przytargałem, a jeszcze tu jeszcze jakieś dwa kursy takie będą. I rozładujemy je, wybierz 13, ta przyczepa tylko 13 sztuk przewozi. Jeżeli pracownik był w stanie dojechać spokojnie tam do rzeźni, to z powrotem też może dojechać, co nie? Natomiast my tutaj załadujemy sobie muto i wywieziemy je. Tutaj ostatnimi czasy dosyć mało bywam, ponieważ skończyło mi się tutaj śruta sojowa, słód mi się skończył. Ja wiem, że w słodowni mam jeszcze śrutę taką w workach tak naprawdę i to trzeba będzie też tutaj ogarnąć. Teraz tak, tutaj włączymy po prostu maszynę. Niech tutaj się co dzieje tutaj. O właśnie, tutaj nie ma chmielu. O, i ten chmiel to dzisiaj będziemy zbierać, szyszki chmielowe, ponieważ mam zamiar dzisiaj kupić chmielnik. Jest to nowa rzecz tutaj w wersji 1.4 na tej mapie i bodajże będziemy taki chmiel produkowali. I z tego co spatrzałem, to nawet wysokie ceny można tutaj. Naprawdę całkiem fajne, tylko jak znam życie, to będzie wymagało naprawdę dużo roboty. I teraz tak, sprawdźmy, tutaj są drożdże, okej, okay. Dobra, tutaj teraz ten browar jest wydajniejszy o wiele. No tutaj troszeczkę było grzebane, pamiętacie,
To też w jakimś jednym poradniku pokazywałem, jak tutaj, co tutaj trzeba zrobić, żeby po prostu było troszeczkę bardziej sensowne tutaj granie. O właśnie, w tym browarze. Tak więc troszeczkę jest on wydajniejszy po prostu. W związku z tym jest tutaj też robota. Dodatkowo sobie przyjeżdżamy i po prostu... A ja tutaj zamknąłem to? A nie. Tutaj się tapowałem, bo... wczoraj był już tutaj ten ciągniczek stał. Tak więc tutaj jest po prostu... Tak oryginalnie to tak nie za bardzo jest tutaj ten browar. Ja tam nie namawiam was, żeby tutaj inwestować duże pieniądze w browar, ponieważ to tak słabo jest opłacalne. Tam trzeba troszeczkę zmienić parametry, żeby po prostu miało to sens, nie? O właśnie, trawa jest, ja mówiłem o tej trawie. Trawę mam po dziurki w nosie. Naprawdę, a tu jeszcze jedna łąka, dlatego tą łąkę skasujemy. Jak widzicie, tutaj już ziemniaki zacząłem kopać. No już tak rozkopałem, zrobiłem poprzeczniaki, ale to było jeszcze w sierpniu, tak? Tak więc teraz po przewinięciu jakieś chwasty mi wyskoczyły, ale to będziemy kontynuować i tutaj spokojnie to ogarniać będziemy. Dobra, tak więc tak, dla krów zawieziemy temu, to chociaż nie, dla owiec, lepiej dla owiec. Tak więc polecimy, mam nadzieję, że ciągnik przyjechał już, pracownik powinien stać tutaj. Tak, stoi, tak więc spoko. Zaraz go bierzemy i jedziemy do sklepu, będziemy kupowali specjalną maszynę, zadłużymy się. Czyli normalny dzień na Hofbergmann, nie? Całe życie na kredycie, nie? Mam teraz tylko dwa kredyty. Ale powiem wam, że teraz mam chyba 300 tysięcy łącznie moje kredyty i 16 tysięcy jest rata miesięczna. Czyli widzieliście tam 10 palet mięska wieprzowego, 26 tysięcy, pa, poszło. No więc nie jest tutaj problem. I widzicie, mam 185 tysięcy, nie? Tak więc w sumie jeden kredyt mógłbym w tym momencie spłacić od razu. Bo mam jeden na... nie, chyba... no to zobaczymy. Zobaczymy, jak to wygląda tam. Bierzesz tutaj? Dlaczego wy nie bierzecie? Muta nie chcecie jeść? Aha, owce nie. Przepraszam, świnie. To świnie mają. Świnie. Te muto. Chociaż też nie jestem do końca pewien, bo nieraz mam to, wiecie, ponaprawiane, bo oryginalnie muto takie z tego... jakby powiedzieć, mu to oryginalnie z tej gry, no to nie, takie od piwa, no to tutaj świnie nie jedzą, nie? Tylko trzeba to pozmieniać i ja czasami zapominam wrzucić ten plik do modpaku, który sobie zmieniłem, no zresztą też to tam, jeżeli ktoś wejdzie na mój kanał, ten Anton Light, tam jest dużo takich rzeczy właśnie, o, właśnie, całe szczęście, bo tak nieraz nie jestem do końca pewien, czy te muto tutaj jest, bo już tak mi się raz zdarzyło, że grałem, ale zapomniałem wrzucić ten plik. Mam cały taki modpack i jak weszła nowa wersja tej mapy 1.4, no to tam wrzuciłem aktualne te wszystkie wersje i później właśnie sobie powrzucałem te wersje poprzerabiane, tak więc czasami grałem bez tych przerobień i na przykład browar tak słabo działał, a teraz już mam to wszystko przerobione. Tak jak to miałem w wersji 1.3 i już jest fajnie. Dobra, to sobie tą przyczepkę zostawimy. Bo ten ciągnik pójdzie do pracy w ziemniakach. I jeszcze jedną rzecz chciałbym, zanim pojedziemy z chmielem. Po prostu chcę wykorzystać fakt, że tutaj właśnie skończyła się robić. Ziemniaki są potrzebne. A jak widzicie, mam tam rozkopane ziemniaki, tak więc sobie co? Tylko, że tutaj słomę jakąś mam, nie wiem jak to te wyszło. Przy ścieleniu gdzieś musiałem wysypać. Aha, już wiem o co chodzi. Bo ja też słomy jeszcze nie zebrałem i tutaj sobie autentycznie wziąłem na łyżkę, wrzuciłem tą słomę i świnią zawiozłem. No, jeszcze jest kilka rzeczy do zrobienia. Naprawdę dużo się tutaj działo. No troszeczkę za mało ciągników mam. No mam pieniądze, ale ja ładuję teraz jakieś pola i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mam w ogóle, bo ja mam tutaj kopaczkę zwykłą, ale nie mam kombajnu, który podnosi z ziemi. I no, na razie sobie to tak ogarniam, o, w taki sposób, że przyjeżdżam sobie tutaj i lecimy po prostu.
i sobie zbieramy te ziemniaki w taki sposób. Czasami jest to lepiej mi wychodzi, czasami mi to gorzej wychodzi, ale generalnie jakoś tam wychodzi, nie? Wychodzi na to, że ja tutaj mogę właśnie tak zbierać. O. I tutaj sobie dojedziemy, 1000 litrów, jak tutaj sobie załaduję, to jest idealnie do tego, żeby tam wrzucić do, żeby się tworzyła mi tutaj karma dla świń. No i na razie tak to ogarniamy. Można to, wiecie, o, nawet nie wiem, czy widzicie na drugim stroju, z drugiej strony, na poprzeczniaku stoi ten żmika. Zarypiście żmiką się tutaj zbiera to. Elegancko, naprawdę, żmiką szybko się to robi. Idealny kombajn jest na tą serię, a żmika jest ta startowa, ja mówię o tej startowej żmice, nie, pamiętajcie. Ona chyba na starcie stoi tutaj, gdzie ta beczka z mlekiem. Znaczy ona jest teraz pusta, bo teraz mleko wożę tą beczką, bo u kus jest ciężko tam rozładować tą beczką z wężami, nie? A tam kozy produkują dużo tego mleka. Okej, wrzućmy to jeszcze trochę i włączymy maszynę. Dobra, i możemy jechać do sklepu. Bo do sklepu musimy jechać, ponieważ musimy kupić sobie maszynę do zbioru chmielu. Czyli no, podobna sytuacja. O nie, tutaj nie, bo tutaj się zespawnuje. Ja mam taki zwyczaj, że ja tutaj lubię zostawiać tego małego szefera właśnie w tym miejscu, ale jak włącza się ten automat, no to do tutaj ten karma dla świń może się spawnować, nie? Jak tam zmienicie odpowiednie ustawienia. Dobra, jak się tutaj produkuje? Elegancko. Śrutę zbożową też trzeba ogarnąć teraz. Dużo rzeczy jest do robienia, autentycznie. Na tej mapie jest tak dużo. Chodzi się cały czas po gospodarstwie i tylko to trzeba zrobić. To, to, to. A jeszcze nie mam dodatkowych tam rzeczy, na które mnie namawiacie. No nie wiem, czy będę chciał mieć dodatkowe rzeczy. Obejrzymy sobie jeszcze nasze pole. Tutaj został zasiany rzepak. No, trzeba będzie tutaj nawieść. Jak? Zapomniałem tutaj wałowania. A dobra, no to tak zostało. No tak zostało. I jeszcze to na drugim polu też zapomniałem wałować, bo tam nie wałowałem. No tak, byłem skupiony na tej trawie. Za dużo rzeczy było na głowie. I zapomniałem tutaj wałować. Jeszcze pole numer 21, dzierżawione tam, gdzie jest łąka. I taki dziwny kształt. Tam zdecydowałem się też ten rzepak zasiać. I nie zdecydowałem się brać żadnej innej dzierżawy, ponieważ całkiem nieźle, bo wymuciłem swoje pole z pszenicą i powiem wam, że całkiem nieźle tam sypało, tak więc miałem też taką opcję, żeby wziąć w dzierżawę tylko jedyne pole, które było z pszenicą, ale tam były takie chwasty, ach, dziadostwo było konkretne i mówię, nie będziemy tego brać. Pierwsza rzecz, którą chciałem tu jeszcze się upewnić, to że brakuje mi tego Fix Farm Active. Tak więc to trzeba będzie kupić. Zobaczcie, tu mam... To jest akurat ta trawa, tylko że ona jest zamieniana na całą roślinę. Ja tutaj gram na Maze Plus. Troszeczkę może być to inaczej u was wyglądać. U was to może być, no nie wiem, sieczka chyba to będzie wyglądało. Coś takiego. W każdym razie tutaj kiszonka mi się w tym momencie nie robi, bo nie mam tego Fix Farm Active, tak więc to też trzeba kupić i to dosyć dużo schodzi, szczerze mówiąc. Tak, artykuły konsumenckie, dobra. Muszę się trochę zakałapućkałem. Ile to kosztuje? Nie, to nie jest takie dobre. To jest środek, który pozwala mi tutaj bardzo szybko robić kiszonkę. Bardzo, bardzo szybko, nie? Ale no musimy zapłacić właśnie za ten Fix Farm. Dobra, dwie mi to wystarczy. Na razie, tutaj nic więcej nie będziemy... A, drożdże można by kupić. No dobra, drożdże czy... Nie, dobra, nie będziemy tutaj więcej tak kombinowali. Dobra, to jest to. Ale najważniejsze, po co my tutaj przyjechaliśmy, to przyjechaliśmy po przyczepę do uprawa chmielu i to jest przyczepa do zbierania tego chmielu. Kosztuje 12,5 tysiąca, czyli kombajn do zbierania w ogóle chmielu. Jak widzicie, tutaj chmiel jest. I to jest nam potrzebne. Jak tutaj widzicie, jest bardzo mała powierzchnia, bo to jest 0,1 metra sześciennego, bo tutaj chodzi, to już jak gdyby na szyszki te chmielowe jest przeliczane. Tak więc jak ktoś patrzy, że tutaj cena chmielu jest taka bardzo, bardzo wysoka, no bo jest, ale nie będziecie tutaj zbyt dużo tego zbierać. I tutaj zobaczymy zresztą. Ja tego, to jest nowa rzecz na tej mapie,
W tej wersji tak więc trzeba ogarniać to od nowa, jak gdyby. No tutaj żadnych rzeczy nie ma, żadnych konfiguracji, tylko ewentualnie możecie sobie zmienić tutaj rejestrację. Dobra, kupujemy. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ok. I teraz ile mi zostało? Dobra, czyli taka przyczepka. Nie wiem, tutaj jakaś linka będzie. Aha, już wiem. Już wiem, to będzie, tutaj się rozłoży i będzie odcinało sznurki, czy na, czy coś na czymś, co rośnie ta chmiel. Zobaczymy. Dobra, fajnie to wygląda. I oczywiście będziemy musieli się zadłużyć, ponieważ chmielnik sam kosztuje tutaj, zaraz zobaczycie. Chmielnik kosztuje, ja patrzyłem sobie. Aha, mam te pole tutaj, już zebrane to wszystko. Jest zaraz za, w sumie za plantacją wiśni. Tam wiśnie wszystkie zostały zebrane. I szczerze nie pamiętam, ile ich zebrałem, tych skrzynek. Tak z 13 ton jest. Tak sobie tak, 13 chyba skrzynek jest. Dobra, w każdym razie tutaj jest chmielnik. I należy go kupić oczywiście jako teren. I tu jest więcej nawet tego terenu, 211 tysięcy, nie jest to takie drogie. Wydaje mi się, tak, w poprzedniej wersji tej mapy, też 1.4, to było aż tutaj. Ale teraz później po testach zmniejszono, ponieważ nie byliście w stanie zebrać tego. Za dużo po prostu było, żeby przerabiać później. Ponieważ oprócz tego będziemy musieli kupić land numer 86 i akurat tu jest, bodajże tu jest przetwórnia tego chmielu, tak? Tu potrzebujemy też kupić ten budynek. Dobra, to sobie już od razu, dobrze mówię, czekajcie, bo sobie luknę na tą mapę. Tak, przetwarzanie chmielu, dobrze, okej. Okay. Jego, to można chyba kupić także jak się podjeżdża tam. Zresztą, dobra, nie będziemy teraz kupowali tak, tylko chyba jak tam sobie podjedziemy. Chociaż nie, dobra. Bierzemy teraz kredyt. Idziemy do banku. Jakie jest oprocentowanie? Sprawdźmy. 3,5%. To jest spoko. Ja ostatnio chciałem więcej wziąć kredytu i szczerze mówiąc tak, wezmę sobie więcej, może kupimy sobie ciągnik. Tylko, że weźmiemy sobie to na 3 lata. I ewentualnie, nie, no bo to jest 3,5%, to jest, mi się wydaje, że całkiem nieźle. Weźmiemy sobie 500 000. To może nawet oborę sobie kupimy w następnych odcinkach, bo mam 40 jałówek. Tak więc trzeba je, one do obory już nie mogą wrócić, bo tam już limit będzie wykorzystany. Tak więc weźmiemy sobie 500. Zresztą tu ile, jaki jest limit? 3 miliony mogę wziąć. Uohoho, spoko, nieźle mnie wyceniają w banku. Dobrze oceniają moje szanse tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I weźmiemy sobie tak. Na 3 lata, powiedzmy, na 3 lata, czyli miesięcznie będziemy musieli spłacić 14, teraz płacę chyba 16, czyli 30 tysięcy. Dobra, spoko. Tak więc jeszcze nawet większy weźmiemy sobie w przyszłości. No teraz będę miał 30, chyba 3 tysiące. A więc z tą modyfikacją fajnie się to, po prostu tutaj ja muszę, jestem zmuszony, zabierają mi pieniądze i odsetki muszę płacić. Tak więc jak najbardziej jest to fair. Tutaj mamy 669, ale zaraz z tego nie będzie dużej części. I tutaj tak, żeby zarobić, chociaż szczerze mówiąc ja na tym chmielniku, na tym chmielu nie wydaje mi się, że dużo zarobię. Niemniej jednak jest to nowa rzecz i ja już wiem, gdzie będę dużo zarabiał, to teraz już sobie wydaję na takie moje tam wymysły, tak? Oczywiście większość z was by kupowała kombajny, jakieś ciągniki czy coś takiego, bo tak to najczęściej działa, a w moim przypadku jest właśnie coś takiego, że sobie tam jakiś chmielnik sobie kupi Anton i zobaczy, jak to będzie wyglądał. Pewnie też będzie trawę w chmielniku kosił, tak jak w przypadku wiśni. Chociaż jeżeli chodzi o wiśnię, to tam mieliście pewne wątpliwości, no ale jeżeli ja wam mówię o jakimś moim sposobie, że tutaj można łatwo zarabiać, to wiadomo, że on już teraz nie będzie działał, no. Kto, kurczę, takie fajne triki tutaj sprzedaje? Nie, no można pomalować sobie po prostu trawę w tym, w sadzie z wiśniami, to nie jest problem, nie jest problemem. Tutaj można ładnie pomalować i tam wtedy będzie się można kościć trawę w sadzie z wiśniami. I podobnie już będzie tutaj, dlatego ja likwiduję wszystkie łąki i żadnych łąk nie będę miał. A więc te, które jest za gospodarstwem,
Tam w następnym roku będą ziemniaki zasadzone. Tak będzie. Dlatego na razie jeszcze będzie to łąką do następnej wiosny, tak? Do następnej wiosny. Aha! Tutaj przyjeżdżamy, stój! Hamuluj! Właśnie, bo tutaj można wydać. A, to już jest otwarte. O, tu ja już mogę tu wejść w ogóle? Dobra, ale... Czy to... Aha, już wiem, bo ja sobie to... otworzyłem. W sejwie, żeby tutaj... Bo teoretycznie to powinno być zamknięte. Chyba, że ten teren już jest kupiony. Zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę... To. Teren. Tak, nie kupiłem jeszcze. Dobra, kupię. Dobra, teraz kupię. I dopiero... Ale wydaje mi się, że można go kupić w taki sposób, że tutaj się podchodzi, jak jest brama zamknięta. O, tutaj wtedy można to kupić ewentualnie, czy coś takiego. Ale u mnie to już była otwarta brama. I tu będziemy przywozili... Najprawdopodobniej chyba tu chmiel się wyładowuje. No, w ogóle tu będzie cała produkcja tego i tak dalej. Będzie ciekawie, ale to w następnych odcinkach będziemy ogarniali. Bo dzisiaj to mam jeszcze inne rzeczy na głowie. Zebrać po prostu ten chmiel trzeba. Jak najszybciej. Tak więc lecimy sobie do chmielnika. Tędy jedziemy do chmielnika. Dobrze. Dobrze myślę. Tak, tutaj mamy ten sad wiśniowy. Zaraz zobaczę, ile tutaj jest tych skrzynek. No tyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 15 niepełnych. No i jeszcze oczywiście ten miodzik, który tam jest. No i trawkę będziemy sobie zbierali. Tak więc, no, teoretycznie tutaj ten sad wiśniowy, to powiem wam, że tak dużo tych pieniędzy tu się nie zarobi. No to, ale jest to fajna rzecz i dlatego, gdybym patrzył tylko i wyłącznie pod kątem zarobku, no to raczej bym chyba go nie kupował. To o czym mówiłem, że tutaj na trawie można też nieźle zarobić, kosząc. No, tylko że trzeba tą trawę, tak jak powiedziałem, pomalować. A to też... Ej! O nie, to są liście, bo myślałem, że znowu wiśnie mi tutaj urosły. Aż byłem, mówię, co jest? Zaraz tam jadę i zbieram, nie? Ale to liście, nie? Dobra, tędy objeżdżamy. Fajnie tutaj jest taki klimacik zrobiony. Te dróżki są fajnie tutaj na tej mapie zrobione. Nie ma tutaj zbyt dużo jakiegoś takiego... Chociaż akurat tutaj jest taka, wiecie... Taka... autostrada, znaczy asfaltowa droga, nie? Bo najczęściej na tej mapie, w tej starszej części, jak macie jakieś polne drogi, no to one są takie, wiecie, dosyć interesujące. No i proszę bardzo, dojechaliśmy do chmielnika. Ja to sobie tak nazwałem, chmielnik. Nie wiem, jak to się nazywa w ogóle, to się chyba nazywa chmielnik, albo, dobra, plantacja chmielu. Okej, okay? I tutaj sobie wjedziemy w ścieżki. I z tego, co ja zrozumiałem, to po prostu chmiel się uprawia tak samo jak winogrona. Chyba. Że tutaj trzeba orać? Chociaż mi nic tu nie pokazuje. Ja chyba sobie wyłączyłem te podpowiadanie. Gdzieś to się zrobi. W opcjach się ustawienia to tutaj zmienia, tak? Dobrze mówię? Nie, no włączone mam informacje o polu. No to nie wiem. Znaczy się, że tutaj nic nie będziemy musieli robić. Ale ja miałem takie wrażenie autentycznie, że tutaj będziemy po prostu musieli tak, wiecie, nawozić i tam orać jak ten, jak w przypadku winogron. I można używać do tego opryskiwacza. No dobra, w każdym razie fajnie to wygląda. I jeżeli sobie popatrzymy na kalendarz rolniczy, to jest to chyba już gotowe, tak? Tak przynajmniej, zresztą zobaczymy na mapkę, bo tak nie do końca tak tutaj przyjechałem. Tak strzelam, że to już jest gotowe, a tutaj nie do końca. Teraz zobaczymy, czy to w ogóle jest. No chyba tak, to jest gotowe do zbioru. Tak więc będziemy zbierali to. Gotowe do zbioru jest tutaj napisane. A w kalendarzu jest coś takiego, że tak. Gdzie to jest? Na samym dole? Nie, chmiel. Można zbierać i tutaj niby, że jest termin sadzenia, ale chyba nie ma opcji, żeby sadzić. Przynajmniej, nie wiem, czy może w trybie budowy to się jakoś sadzi? Nie wiem. Jak ktoś coś wie, to niech napisze w komentarzu, że tutaj tak można gdzieś tam dostawić sobie, ale nie wydaje mi się. Dobra. W
kwestia jest tego typu, jak tutaj ogarnąć, czyli wciągnąć. A jeszcze tutaj opisów nie zrobione mam. Nie ma tłumaczenia niestety oficjalnego polskiego do tego, ale ja sobie już tam zrobiłem praktycznie to tłumaczenie. I teraz tak, coś tutaj trzeba włączyć, jakieś by. Tak, włącz by. Nie masz. No bo tak, ja tego jeszcze nie kupiłem. Za 180 tysięcy kupiłem sobie po prostu sobie tą fabrykę. Nawet nie wiem, jak to się nazywa fachowo, ta fabryka, która tam suszy, czy tam szyszki oddziela, bo to są takie szyszki, wiecie? Generalnie w tym chmielu to chodzi o to, żeby te szyszki, nie? Generalnie z tych, od tych liści oddzielić. To było kiedyś bardzo czasochłonny zbiór, teraz, znaczy kiedyś, naprawdę bardzo czasochłonny. Teraz jest zautomatyzowany, dlatego no już nie potrzeba tak dużo ludzi do zbioru chmielu, ponieważ teraz automatycznie to można robić. Tylko, że, dobra, Anton, nie ględź, myślałeś, że tutaj sobie przyjedziesz i tak ogarniesz to? Nie, tutaj trzeba, ale widzę, że tutaj może las trochę? No widzicie, znowu będę miał łąkę tutaj, nie? Ile to? 211 tysięcy. Uwaga, 168 tysięcy kosztuje fabryka do przerabiania chmielu, a sam chmielnik 211. Czyli to jest dosyć duża inwestycja. Dodatkowo zyskam na tym, że... tutaj sobie zrobię łąkę, nie? Albo las posadzę. Ciekawe, czy tutaj można ten chmielnik jeszcze rozbudować. Zresztą za chwilę ja to sobie sprawdzę, bo ten teren teraz jest mój chyba, nie? Ciekawe właśnie, jak wejdę teraz, czy to mi się podświetli? Nie, nic mi się nie podświetla. Może tutaj jest jakaś plantacja, czy coś tego jest? O nie, jest. To ciągnik uszkodzony jest, a nie ten. No nie wiem. Ja słyszałem taką wersję, że to ma być generalnie tak jak winogrona. Ale tutaj nic nie wyświetla jakichś takich ciekawych rzeczy. Dobra, i co teraz? B wcisnąć należy. A nie, to już wciśnięte jest, tak? Okej, czaję bazę. I to się gdzieś układa? No nie, na razie tak jedziemy. I tutaj nic nie widzę, żeby mi przybywało. Aha, już widzę. I to jak mówiłem, że tutaj nie będzie tego jakoś wybitnie dużo. Dobra, to już wiem, o co chodzi. Ustawimy sobie blisko, tak bliziutko. Ustawimy sobie automacik. Trzeba naprawdę blisko. Dobra, i teraz można sobie jechać. Dobra, tylko B się włącza. Okej. No już cała technologia jest tutaj już jak gdyby ogarnięcia. Tym się rozkłada sprzęta. No i dobra. No więc można sobie już powoli jechać. Będziemy zbierali i widzicie, tutaj na przyczepce się pojawia. Przy czym tak jak mówiłem, tutaj od razu chyba jest to przeliczane na te szyszki. Tak więc jak tam sobie popatrzycie i widzicie, że jest cena nagle 7000, nie, i tak dalej, no to się nie zdziwcie, nie? Bo na Hofbergmann często jest taka sytuacja, że no niby, bo to jest wszystko w przeliczeniu na 1000 litrów, tylko że tutaj dużo nie pozyskacie, bo zobaczcie, przejechałem raz i tu jest 30, czyli żeby zebrać tutaj 1000 litrów, to naprawdę troszeczkę czasu będziecie musieli spędzić. No nie wiem, jak później będzie to z przetwarzaniem, tak? Jak ta fabryka, która przetwarza to, może ona coś tam doda, ale nie podejrzewam, żeby dodała, ewentualnie tylko musimy tam dodać czas. Oczywiście można by tutaj dodać sobie jakąś dodatkowy fill type, że mamy na przykład chmiel i że potrzebuje, i tutaj zbieramy na przykład, nie wiem, 2 tony chmielu czy coś takiego, zbierzemy, no ale to też jest objętość, nie? Tak samo jak, nie wiem, na przykład metr sześcienny siana, no to waży niecałe 100 kg, nie? A tutaj widzicie, na tej przyczepie, tam i z powrotem, i już jest pełna przyczepa. Czyli trochę kursowania tutaj będzie. Nie wiem, czy tutaj będzie można to pracownikiem ogarnąć,
Tak więc trzeba będzie tutaj samemu troszeczkę pojeździć. I ten sad, ten chmielnik, o jak fajnie to wygląda, ten chmielnik został zmniejszony, ponieważ oryginalnie w wersji, jaką tutaj była testowa taka, dobra, to sobie wyłączmy, w wersji testowej to jednak była, i teraz sobie patrzę właśnie, czy to nie będzie tutaj skrótem dojechać szybciej? Tak. Tak, zdecydowanie. Widzicie? Skrótem sobie przyjedziemy. Tu jest chyba kurnik. Dobra, okej. Tak więc polecimy sobie skrótem. Tak więc tutaj była większa ilość tego. Te pole chmielu było większe. Tylko że po prostu sam zbiór jest dosyć czasochłonny. I teoretycznie by było, gdybyście się cały czas tym zajmowali, to praktycznie nie macie nic. Nie macie na nic innego czasu. Tak więc to zostało zmniejszone i tak dalej. Czy też przetwarzanie? Wiem, że tutaj chodziło o czas. Tutaj są kurniki. Ewentualnie widziałem fajną tam łąkę, ale z łąkami to wiecie. Ja mam teraz spokój. I teraz tak, czy tutaj skręcać? Bo trochę się zgubiłem. Klikniemy sobie na mapkę. Gdzie my jesteśmy? Stąd wyjechałem, przejechałem tutaj. Dobra, trzeba skręcić teraz w prawo. Tak, skręcić w prawo. Dobra, przez drogę. Okej. Fajnie. Dobra. Już będę wiedział, nie? Tak więc, no fajnie. Tutaj tych dróżek jest, co też jest fajne na tej mapie, tych dróżek jest teraz mnóstwo. I też pracownik, dzięki temu, że jest dużo tych dróżek, to też fajnie jeździ. No i jak widzicie, też dla pracownika jest też ok tutaj, bo jest dróżka i widzicie, nie ma dużo drzew, a jak drzewa są, to one są odsunięte od drogi. Zobaczcie, jak tutaj taka alejka. Dzięki temu ten pracownik tutaj naprawdę fajnie działa, fajnie pracuje. Ja byłem z niego bardzo zadowolony, no bo bez niego to ja bym na przykład zbieranie tej trawy trochę mi zajęło. Tutaj posiałem sobie rzepak. Tylko że tutaj była orka zrobiona. Zrobiłem orkę, bo tu była moja trawa, dlatego mi chwasty nie wyrosły. Ale kurczę, też tutaj nie było wałowane, tak? No właśnie, zapomniałem wałować. Ach, dobra, nieważne. Lecimy sobie dalej. Fajnie, bo teraz tak, tu mam winnicę, z tej strony winnicę, tu jest moja dzierżawa tutaj, a tutaj mam fabryczkę do przerabiania tego chmielu, tak? Tylko tak, zastanawiam się, gdzie go będziemy się tutaj rozładowywać i w jaki sposób. A, już wiem. Tutaj, w tym miejscu się rozładowuje. A tu jest magazyn chyba na szyszki. I później ten chmiel możecie używać we własnym browarze. Tak więc jest to tego typu sytuacja. Przy czym we własnym browarze, przy czym tam jest coś chyba, to nie jest dokładnie ten sam chmiel, który się chyba kupuje. Już nie pamiętam. Tu jest coś zachachmęcone, tak, żeby nie było tak, że będziecie sobie na jakiś tam kupowali i sprzedawali, tak? Bo to jest, zaraz zobaczę, jak to w sklepie jest. Czy to czasami nie jest taki, gdzie to jest? Aha, dobra, tutaj. Nie, to jest tutaj. O, tu jest 1200 za 500 litrów. Widzicie, o co chodzi, nie? 1200, tu już widzę, już wam w oczach pewnie błysk i zaraz pomyślicie, że będziecie zarabiali, że to sobie kupicie, a sprzedacie za ile? Za, gdzie to jest? Za 7000? No nie, możecie próbować. Możecie próbować i napisać w komentarzu, jakie są wyniki. Bo może to działa, bo jak sobie popatrzycie, w sprzedaży chmiel. Dobrze mówię, gdzie jest ten chmiel? Na samym dole pewnie będzie chyba. Koniczyna, wiśnie. Nie ma go w ogóle. A nie, tutaj. Nie pokazane są ceny, ale tu jest 7000. To ja tutaj, wiecie, tutaj sobie muszę ten. Bo to jest nowy punkt. Jego się sprzedaje w takim specjalnym punkcie. I tylko w jednym miejscu.
można to go sprzedawać. Ja muszę go jeszcze nazwać, bo tutaj nie ma tłumaczenia polskiego, takie dziwne rzeczy wyskakują. Ale on kosztuje 7,5 tysiąca, wyobraźcie sobie. Tu zresztą widać, nie? Znaczy między 7200 a 7 tysięcy. Tak więc, no już pewnie co niektórym to jakoś dynks, będziemy zarobiali, tak wiecie, spróbujcie, spróbujcie. O, i też fajnie się to rozładowywuje, nie? To się rozładowuje trochę jak... O, już wiem chyba na czym bazowali tutaj. Dobra, rozładowane jest, 68 litrów. Już chyba wiem, to jest podobnie, rozładowuje się jak bawełnę chyba, co nie? Też takie belki i też tak zjeżdża to z przyczepy. No więc okej, okay, dobra, pierwszy tutaj, pierwszy kmiel przywieziony i elegancko, zaczynamy po prostu tutaj robotę i tak jak mówiłem, to jednak trochę czasu zajmie, bo tam i z powrotem to jest jedna przyczepa, czyli jeżdżenia tutaj będzie dużo, a nie jestem w stanie powiedzieć wam, nie spróbowałem, czy pracownik to ogarnie. No, pewnie będę tutaj spróbuję to jakoś zobaczyć, bo może się uda rzeczywiście, a może nie. Jeżeli nie, no to będzie trochę rzeźbienia tutaj, szczerze mówiąc. Będzie trochę tego rzeźbienia. A jeżeli się uda, no to w następnym odcinku was poinformuję, czy tutaj pracownik został przekonany, powiedzmy, jak... O, tędy. Czy został w jakiś sposób przekonany, żeby tutaj jednak współpracować z nami i żeby nam pomóc trochę przy zbiorze tego chmielu. Dobra, będziemy chyba kończyli ten odcinek, no bo teraz Anton będzie rzeźbił. Chyba że na live będziemy, odpalę sobie live i będziemy tutaj 2 godziny albo 3 godziny jeździli tam i z powrotem. I tak jak mówię, nie jestem do końca przekonany, że tutaj duże pieniądze zarobimy. Ale teren, który kupiłem po ten chmielnik, jest większy niż sam chmielnik. Więc w przyszłości tam być może jakieś drzewa sobie zasadzę, czy coś takiego. Coś pomyślimy, może nawet jakiś tam, nie wiem, może rzepak będzie rósł. Dlaczegożby nie? Można wycisnąć trochę więcej pieniędzy z tego terenu. Więc w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę. Wiadomo, jest to seria Hof Bergman i dla samej mapy łapka w górę sugerowana. Pozdrawiam, Anton.